Siemanko, siemanko, z tej strony Andrzej Tomaszewski, kinosztukwalki.pl. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Ostatnio na live o godzinie 19 powiedziałem wam, że jest możliwość, że wystąpię w filmie The Last Kumite. Jest, ponieważ otworzyła się przede mną taka furtka, że w tym filmie mogę wystąpić. Natomiast mówiąc o tym do was na live, nie byłem przekonany, czy podejmę się tego wyzwania i zaraz wam opowiem, dlaczego i jak to wszystko wyglądało. Natomiast też wam powiedziałem, że w najbliższych dniach podejmę decyzję o tym, czy pojadę wystąpić w filmie The Last Kumite z bohaterami naszego dzieciństwa, z bohaterami, o których tutaj na Kinie Sztuk Walki opowiadam. Także, moi drodzy, już teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że pędzę za marzeniami i bez względu na okoliczności i sytuacje, jakie teraz mają miejsce, w jakich warunkach tam będę na planie filmowym i tak dalej, podejmuję decyzję, moi drodzy, o tym, że jadę na The Last Kumite, wezmę udział w tej produkcji jako statysta. Zaraz o tym opowiem troszeczkę więcej, natomiast do was jedna główna taka wiadomość, że po prostu podejmuję decyzję o tym, że mam zamiar spełnić kolejne marzenie i to jest moje oficjalne stanowisko. Nie było łatwo z tą decyzją, ale zacznijmy, moi drodzy, od samego początku. Przede wszystkim chyba warto by było wrócić do krwawego sportu. Rok 1986. Jean-Claude Van Damme dostaje rolę w filmie Krwawy Sport. Nie tylko on, ale też Michel Kissy, który w ogóle wystąpi teraz w tym filmie The Last Kumite, czyli facet, który wystąpił z Van Damme też w Kickboxerze jako Tong Po. Moi drodzy, Van Damme dostaje propozycję wystąpienia w Krwawym Sporcie po tym, jak dokonywał wszelkich starań, żeby tą pracę dostać. Także pojechał specjalnie do gabinetu producenta filmowego, udało mu się spotkać i tak dalej, powiedzieć, że występował wcześniej w Predatorze. Zostały jakieś zrobione ustalenia, że faktycznie jest tam gdzieś wypisany jako główny przeciwnik Arnolda Schwarzeneggera w Predatorze, bo jeszcze wtedy nie doszła do wszystkich informacja, że z tego planu Van Damme został usunięty, czy też sam się usunął. Różne chodzą historie, o tym porozmawiamy kiedy indziej. W każdym razie dostał rolę w Krwawym Sporcie. I moi drodzy, po tym jak Krwawy Sport został zrealizowany, to nikt w ten projekt nie wierzył. Jak Van Damme zobaczył, jak został zmontowany ten film, to był po prostu w szoku i powiedział, że to jest kaszanka, musiał go przemontowywać i tak dalej. Pracował nad tym, musiał błagać producenta o to, żeby móc ten film przemontować. Po przemontowaniu, wyobraźcie sobie, Krwawy Sport nadal przez specjalistów w branży filmowej został uznany za totalne dno, które nie zasługuje na dystrybucję kinową. Po tym przemontowaniu, czyli film taki, jaki my teraz oglądamy, został uznany za kompletne dziadostwo. Film, który jest klasykiem gatunku kina sztuk walki. No i, moi drodzy, później doszło do festiwalu filmowego, gdzie się sprzedaje film do kin, czy tam na jakieś różne rynki wideo i tak dalej, i się okazało, że Van Damme i Michel lub Michael Kissy, zależy kto woli, dwaj przyjaciele siedzieli na małej salce oglądając ten Krwawy Sport i jeszcze siedziała jedna para. Para ludzi z południowo-wschodniej Azji, którzy zdecydowali, że tam ten film puszczą. Porozmawiali z głównymi bohaterami filmu, bo nikogo na tym seansie właściwie nie było. No i, moi drodzy, Van Damme i Michel Kissy pojechali. Tam się okazało, że było mnóstwo dziennikarzy, że film zrobił ogromny sukces, co uświadomiło producentom, że należy ten film szybko wstawiać do kin. Tak się stało. Film powędrował do kin na całym świecie i okazał się olbrzymim sukcesem. I dzięki temu tytułowi i innym filmom z Van Damme i z innymi też aktorami, ale głównie dzięki Krwawemu Sportowi, istnieje kino sztuk walki. Bo to napędziło gatunek, to się rozwinęło. Moi drodzy, później oczywiście powstały kontynuacje Krwawego Sportu w roku 96, Krwawy Sport 2 i Krwawy Sport 3 z Danielem Bernhardtem. Później też była czwarta część w 99 roku, Dark Kumite, niestety to już się okazała kompletna lipa. No i, moi drodzy, po tylu latach wychodzi film, który tak naprawdę nie ma związku z oryginałem, bo chodzi tutaj oczywiście o prawa, nie mogło być związku z oryginałem. Ale w 2023 roku wychodzi film pod tytułem The Last Kumite i pamiętam, że jak pierwszy raz o nim usłyszałem, że on w ogóle ma powstać, to miałem ciary na rękach. Miałem ciary na rękach, moi drodzy, bo z założenia było mówione, że to jest projekt pasjonacki, że to jest projekt filmowy taki, jak były filmy robione kiedyś, że ludzie odpowiedzialni za ten film i ludzie, którzy wystąpią w tym filmie, robią to dla nas, dla fanów.
że jest to projekt po prostu, który będzie zrealizowany w stylu lat 80. z dbałością o każdy szczegół. Projekt, do którego z emerytury powróci legendarny twórca soundtracka do Krwawego Sportu i do Kickboxera, czyli Paul Herzog, który w połowie lat 90. już przeszedł na emeryturę filmową, bo zaczęła się pojawiać nowa technologia, on już nie był potrzebny. A zrobił przecież takie klasyczne brzmienia do filmu Krwawy Sport na cały film i do Kickboxera. No i moi drodzy, Paul Herzog jest wykładowcą w Stanach Zjednoczonych i teraz po latach wraca do projektu The Last Kumite robić muzykę do tego filmu. Nie na nowym sprzęcie. Nie na nowym sprzęcie, moi drodzy, na sprzęcie, na którym robił muzę do Krwawego Sportu, bo ten skubaniec stary, ten sprzęt jeszcze trzyma w domu. Rozumiecie, o co chodzi? Także to jest taki klimat. To jest, moi drodzy, powrót do lat 80., to jest powrót do najlepszych hitów. Kto w tym filmie wystąpi, moi drodzy? Cynthia Rothrock, znana z serii Waleczna Dama chociażby, czy Pazur Tygrysa. Oczywiście współpracowała z Sammo Hungiem i z Janem Biało na początku kariery. Matthias Hughes, no legendarny człowiek, no facet, który, oj, co tu dużo mówić, no siał postrach, a tak naprawdę jest bardzo miłym człowiekiem. Czarny Pas chociażby z Donem The Dragonem Wilsonem wystąpił i w wielu, wielu innych produkcjach. Ostatnio recenzjowałem tutaj Fist Fightera z Matthiasem Hughesem. Moi drodzy, Richard Norton, kolejna legenda, facet, z którym miałem okazję też się już zobaczyć, właściwie z tą całą trójką, już się widziałem w 2010 roku, Richard Norton, który wystąpił w filmie Przyjemniaczek z Jackie Chanem chociażby, czy Twinkle Twinkle Lucky Stars. Oprócz tego w filmie The Last Kumite wystąpi Kurt McKinney, czyli moi drodzy, bohater filmu Bez Odwrotu, No Retreat, No Surrender, Hold on the Vision, pamiętamy. Michel Kissy, czyli legendarny Tong Po, wystąpi w tym filmie. Jego brat Abdel Kissy, którego możecie znać z finałowej walki z Van Dammem z filmu Lwie Serce lub Quest. Billy Blanks, znany z filmu Pojedynek, znany z filmu Szpony Orła. No moi drodzy, cała plejada gwiazd, nie wspominając już, a wspomnę, co mi tam szkodzi, kurde, o Davidzie Youngu, czyli o synu Bolo Younga, który wygląda dokładnie tak jak Bolo Young. Co więcej, no na planie pojawi też się chłopak, który się zajmuje tymi rzeczami, co ja, tylko że na Stany Zjednoczone, czyli Viking Samurai. Także moi drodzy, ja jadę na plan The Last Kumite i spotkam przynajmniej dużą część z tych ludzi, ponieważ ja tam nie jadę na godzinę czy dwie. Co prawda jadę i będę w roli statysty. Jadę do Hamburga, gdzie będzie się odbywał cały legendarny turniej Kumite, ponieważ zdjęcia do tego filmu są realizowane w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i w Bułgarii. Także moi drodzy, ja dostałem propozycję tego, żeby pojawić się na planie zdjęciowym w dniach 12 do 16 czerwca 2023 roku od 10 rano do 22, także moi drodzy, będę tam musiał nocować 5 albo 6 dni, bo 4 pełne będę pracować po 10 godzin dziennie na planie jako kibic na turnieju Kumite. Moi drodzy, jako celebryta, gwiazda, gość z wyższych sfer, który obstawia pojedynki. Będą tam filmowali reakcje moje, też innych ludzi i tak dalej. Także jest to przecudowna sprawa, bo mogłem się też wbić na... Dostałem propozycję od producenta, żeby też się wbić na jeden dzień zdjęciowy do Düsseldorfu, ale jadę na te 4 dni, gdzie będzie filmowany przez te 4 dni wielki turniej Kumite. Było to dla mnie niesamowicie ważne, ponieważ wiem, że turniej Kumite to jest esencja tego filmu, a ja będę od samego początku do końca widział na planie, jak realizują każdą walkę każdego aktora, który wystąpi w tym filmie Kumite. Będę stał przy macie, będzie catering, będzie wszystko, mam nadzieję, że będzie okazja, żeby z tymi wszystkimi ludźmi też porozmawiać gdzieś między tą pracą, no bo wiadomo, no 10 godzin na planie, nie będę cały czas stał i tam robił różnych ujęć do tak zwanych reakcji do tego, co się dzieje na ringu. Będzie też czas na to, żeby się napić wody, nie wiem, zjeść jakiś owoc czy coś, czy po prostu pogadać z ekipą na planie. I mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Moi drodzy, wielki film robiony przez pasjonatów, ale wydaje mi się, że warto, żebym wspomniał tutaj o tym, jak ja się tam dostałem i dlaczego wahałem się z podjęciem decyzji. Moi drodzy, tak jak już rozmawialiśmy o, nie wiem, moim spotkaniu z Van Dammem, czy właśnie tym moim spotkaniu z tymi aktorami kilka lat wcześniej, w 2010 roku, to było spełnienie moich marzeń, tak samo wyjazd do Tajlandii i tam te inne wyjazdy śladami filmu z Jackie Chanem i tak dalej. To było spełnienie moich marzeń.
No i po prostu, jak usłyszałem tylko o filmie The Last Comité, no to tak jak wam powiedziałem, miałem ciary na rękach. Co chwilę ci aktorzy, którzy w tym filmie mają wystąpić, o tym filmie gdzieś tam mówili w jakichś wywiadach, aż w końcu natrafiłem na wywiad z producentem tego filmu, z głową, mózgiem operacji, Seanem Low. I moi drodzy, okazało się, że to jest facet taki jak my. Że to jest facet, który jest fanem gatunku. Że to jest facet, który normalnie zajmuje się też tym, czym zajmuję się ja, czy się zajmuje Viking Samurai. Facet, który na co dzień rozmawia z tymi aktorami, jest wielkim fanem, jest pasjonatem, przeprowadza wywiady. I on mówił coś takiego, że często po tych rozmowach półgodzinnych z danym aktorem, później półtorej godziny na telefonie rozmawia o tym z tymi aktorami, z każdym po kolei, dlaczego już się nie robi takich filmów jak kiedyś, że są efekty specjalne, że jest to, że jest tamto, że nie ma takiej dobrej muzyki jak była w latach 80., że te filmy zatraciły ducha i serducho, czyli dokładnie to, o czym ja wam wielokrotnie mówiłem. Dlaczego te filmy już takie nie są? I podczas jednej rozmowy Sean Low rozmawiał z Matthiasem Hughesem, moi drodzy. I Matthias Hughes powiedział: Sean, już nie pierwszy raz przeprowadzamy tą rozmowę. Może ty byś zrobił taki film? Słuchajcie, facet, no normalny facet, który wcześniej w kinie nie siedział, coś tam gdzieś pracował przy czymś, to, ale to tak jak ja, no. Też zrobiłem kilka teledysków, współreżyserowałem, czy też reżyserowałem, pisałem scenariusze i tak dalej. No nie jest to jakieś ogromne doświadczenie, tak naprawdę na planach filmowych, czy planach studyjnych, to większe doświadczenie ma mój młodszy brat. To wam powiem szczerze. Już mnie chłopaczyna tutaj przerósł w doświadczeniu, jeżeli chodzi o operatorkę, o wszystko. No on się tym zajmuje na co dzień, ja mam inne zajęcia. Kiedyś po prostu coś tam robiłem pasjonacko. No i moi drodzy, i ten facet wziął to na barki. Ludzie się na ten film składali, prywatni inwestorzy. Aktorzy powiedzieli, że nie będą brali takich gaż jak normalnie, tylko takie po prostu, żeby ten projekt powstał. Żeby to zrobić dla fanów, żeby po prostu dać siebie stówę. I się naprawdę pożegnać na pełnej petardzie, zrobić ostatnie kumite, ostatni wielki film sztuk walki w stylu lat 80. Ale moi drodzy, uwierzcie mi, serducho bije mocno. Ja wierzę, że będzie kontynuacja. Że to pierdzielnie tak, że to jest koniec. Bo te filmy kiedyś chwytały za serducho i niech The Last Comité też chwyci za serce. Będę miał okazję się temu przypatrywać z bliska. Także moi drodzy, ten facet wziął to na barki. Ja do niego po prostu napisałem. Napisałem, bo stwierdziłem, że skoro część ujęć będzie robiona w Niemczech i wiedziałem już wcześniej, że te ujęcia, które będą robione w Niemczech, to jest właśnie turniej, bo specjalnie w Niemczech, tutaj w Hamburgu, zrobili niemieccy konstruktorzy tą całą matę i to wszystko, wiecie, porządna, solidna niemiecka robota. No to napisałem, bo mówię, kurde, fajnie by było, żebym tutaj wam na kanale zrobił jakąś relację po prostu z tej całej wyprawy, żebym wam pokazał, jak ten film jest filmowany, co tam się dzieje, może porozmawiam z aktorami, ale okazało się, że nie mogę. Znaczy, nie, że nie mogę, po kolei. Wysłałem też Seanowi te rzeczy, które robiłem, moje teledyski, które realizowałem i tak dalej. Wysłałem mu filmiki na YouTube, które zrobiłem już na temat tego The Last Comité, bo zanim w ogóle ja go zobaczyłem na ekranie tego Seana, jak mówi o tym filmie, to ja już wiedziałem o tym filmie i już na YouTube'a tutaj coś dodawałem. W ogóle było bardzo duże zainteresowanie tym tematem. To mnie cieszy, bo czasami mówię o nowych filmach z Van Damme, czy o kimś nie ma takiego poruszenia, a tutaj to The Last Comité, Stara Gwardia, wszystko to wjechało mocno, nie? No i moi drodzy, napisałem, wysłałem, no i tak przez chyba około miesiąc nie miałem żadnej odpowiedzi, tak? Znaczy, napisał od razu, że sprawdzi, ale nic poza tym, nie? No i ostatnio się przypomniałem i kochani, przypomniałem się i mi napisał, że jedyne, co mi może zaoferować, na podstawie tego, że widzi, że tutaj coś w życiu robiłem już i tak dalej i ten, to jest to, żeby dostać rolę takiego aktora, background actor, an extra, to się nazywa po prostu an extra, czyli rola niemówiona, rola statysty. Ale moi drodzy, tak sobie pomyślałem na początku, kurde, to niewiele rola statysty, ale z drugiej strony, słuchajcie, The Last Comité, czy mógłbym sobie jako fan tego gatunku wyobrazić lepszy pierwszy tytuł w mojej filmografii? Przypomniałem sobie od razu, jak zaczynał Van Damme, tu wycięty z Predatora, tutaj jakaś scena, gdzie chwilę tańczył tam w breakdance, tak? Tam też Michel Kissy wystąpił. Jakieś Monaco Forever. Jakiś epizod, gdzie kamera tylko od tyłu odchodziła, nawet go nie pokazała, z Rutgerem Auerem w filmie Kobieta między psem a wilkiem. Tak zaczynał Van Damme. A ja mogę zacząć małą rolą. Gdzieś tam po prostu w trakcie turnieju Kumite będzie kamera na jakiegoś zawodnika, gdzieś tam w tle będę stał. Albo będzie przybliżenie, że nie wiem, patrzę, zdejmuję okulary,
albo macham ręką, bo ktoś mnie wkurzył, że przegrał, a ja obstawiłem pieniądze. No nie wiem, różnie to może być. Będzie dużo czasu na to. A najwyżej zostanę wycięty z ujęć, bo nigdzie się tam nie nadam i będzie dupa blada. Ale nie szkodzi, moi drodzy. To będą 4 dni zdjęciowe po 10 godzin, gdzie po prostu te 10 godzin będzie filmowany turniej Kumite. Gdzieś tam będę w tle. To naprawdę jest dla mnie wielkie, ogromne wydarzenie i spełnienie wielkiego marzenia. Kochani, powiem wam tak, dlaczego ja się zastanawiałem, czy tam w ogóle jechać. Chodzi o kasę. Prosta sprawa, chodzi o kasę, moi drodzy. Ja wiem, że i o ilość obowiązków. Ja wiem, moi drodzy, że w lipcu jadę śladami filmu z Jackie Chanem. Będę dla was filmował materiały. Lipiec mam wycięty, mnóstwo roboty. Sierpień, wrzesień jadę do Hiszpanii śladami filmu. Interes na kółkach z Jackie Chanem, Samochungiem, Jenem Biao. Barcelona i okolice też filmować dla was materiał. To już jest cały okres wakacyjny jakby wycięty. No i teraz nagle, ja się kilka dni temu dowiedziałem o tym Velast Comité. Słuchajcie, mamy... Naprawdę niecałe 10 dni mam do wyjazdu. Prawdopodobnie 11 będę musiał wyjechać, to będzie niedziela. Także mam kilka dni. Mam kilka dni do wyjazdu i na podjęcie decyzji. Miałem kilka dni, nie? A jeżeli jest się statystą, to ci nie płacą, nie? Ja tam jadę jako wolontariusz. Ja tam jadę po prostu jako facet, który musi zapłacić, żeby tam być. Ale nie tym ludziom, że ja tam będę, bo mam załatwione, że tam będę... Jakby można powiedzieć, no, po znajomości. Dostałem słowo, że ja w tym filmie wystąpię. Natomiast ja muszę zapłacić za benzynę do Hamburga, tak? 500 km w tom. Moi drodzy, naprawdę muszę mieć odpowiednie ubranie, tak? Będę grał tam jakiegoś bogatego faceta, także muszę sobie kupić dość drogi garnitur. Powyżej, liczcie, powyżej 1000-1500 zł. Muszę sobie kupić, kurde, jakiś perfum. Od brata muszę pożyczyć jakieś błyskotki, jakiś łańcuch i tak dalej. No muszę się prezentować, słuchajcie, dostałem zdjęcia właśnie jakichś raperów, Kanye West, takie ubiory jak na Paris Hilton i tak dalej. Ludzie jak na Sylwestra. Ja tam mam wyglądać jak człowiek po prostu, że tak powiem, no normalnie się tak nie ubieram, nie mam takich ubrań. Także muszę w to zainwestować kasę. I moi drodzy, parking chociażby. Zaparkowanie samochodem w Hamburgu, Hamburg to jest bardzo drogie miasto, to jest 100 zł za dobę, nie? Także 5 dni albo 6, bo 4 dni pełne zdjęciowe, ale przyjechać dzień wcześniej wieczorem i wrócić następny dzień rano, to jest 6 dób samochodem, to jest 600. I uwierzcie mi, że to się robi kwota, nie mówiąc o noclegu. Sprawdziłem, moi drodzy, noclegi i najtańszy nocleg w takich miejscach, gdzie... Byłbym na pryczy jak w więzieniu, że ktoś śpi nade mną, ja wchodzę po drabince, wiecie, jak dzieci mają takie łóżko, jedno u góry i z obcymi ludźmi bym był, z tym moim drogim garniakiem, którego kupię niedługo i z tym wszystkim. No to taki nocleg też kosztuje 600 i właściwie nie ma wyboru. Nie ma wyboru i zaraz się to skończy, bo nie będzie dostępnych. Ale 600 to, 600 parking, a normalny nocleg, taki jakbym chciał mieć pokój z łazienką, nie? To sobie zobaczyłem ten hotel, w którym mieszkają aktorzy. Prawdopodobnie mieszkają, bo jestem prawie przekonany, że tam będą, lub w jakimś obok, czterogwiazdkowy. To mi wyszło na 4 dni, jak sobie zobaczyłem, nie? Nie 5, nie 6, tylko na 4. Że to jest koszt 4-5 tysięcy za nocek. Kumacie? Także, moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że ja się zastanawiałem, czy mam jechać, czy mnie w ogóle na to stać. Czy ja sobie zorganizuję te pieniądze po prostu w kilka dni, żeby spełnić swoje marzenie. I powiem wam, że jak robiłem tego live'a teraz o tej godzinie 19 ostatnio, ja byłem przekonany chyba, że już nie pojadę, że się poddam, że po prostu... Kurde, za dużo jest na głowie. Ja w tym tygodniu teraz też cały tydzień pisałem z drukarniami i tak dalej, czy one się wyrobią, bo skończył się preorder koszulek Kina Sztuk Walki i tych płyt, mojej płyty Jamies i Serce Biją Mocno. Czy oni się wyrobią, żebym ja wam wszystko wysłał zgodnie z terminem? Okazuje się, że prawdopodobnie się wyrobią, ale ile mnie to nerwów kosztowało. Teraz mam okres, kiedy mam wszystkie egzaminy na studiach. Powiem wam, że naprawdę się nagromadziło tego tyle w tym momencie i w planach mam te wszystkie kolejne wyjazdy, gdzie mnie nie będzie. Będę musiał naprzód robić materiały na YouTube i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. I teraz ten wyjazd i takie koszta. Moi drodzy, no ja doszedłem do wniosku, że po tym naszym live'ie byłem właściwie no przekonany, że chyba jednak nie. Ale też mi kilka osób napisało: Andrzej, ty zawsze pokazujesz, że te marzenia spełniasz. Tam ktoś wrzucił donate i napisał, że ten. I później sobie właśnie na drugi dzień pomyślałem wczoraj, nie? Kuźwa mać.
Cholera jasna, źle się teraz czuję, mam okres troszeczkę, można powiedzieć, depresyjny. Każdy ma w swoim życiu. Uwierzcie mi, że te momenty z tymi drukarniami, mówię, kurde, przecież ja świecę przed wami ryjem, jak mi się spóźnią z koszulkami, to będę musiał świecić przed wami ryjem i mówić, że będzie opóźnienie w wysyłce. A ja jestem punktualną osobą, słowną i nie lubię takich rzeczy. Strasznie mnie to stresowało. No ale wstałem wczoraj i mówię, kurde, doprowadź się, Andrzej, do porządku, masz tydzień. Kto, jak nie ty? Ty pojechałeś, cholera, na Van Damme'a, nie? Ty pojechałeś śladami tych filmów, ty tym ludziom o tym opowiadasz, ty dostajesz wiadomości e-mail, że ludzie chcą spełniać swoje marzenia, bo obejrzeli twoje cholerne filmiki. To co, ty tam nie pojedziesz? Dobra, nie załatwisz siana, bo nie masz tyle, żeby mieć na nocleg. To co musisz zrobić? Kuźwa, co ja muszę zrobić, moi drodzy? Ja będę spał w aucie. Będę świecił mega drogim garniakiem, jak na ślub wykwintny, moi drodzy, na planie, a będę spał w samochodzie gdzieś na parkingu. Taki mam plan. I sru. I wiecie co? Dam radę, bo chcę spełnić swoje marzenie. Jadę sam, moja kobieta zostaje tutaj, a ja jadę spełniać marzenie. Będę 10 godzin na planie, będę spał w samochodzie. Wiem, że łatwo nie będzie, bo będzie pewnie garuwa jak cholera, bo będzie gorąco, już się robi gorąco. Będę się musiał tam przebierać w tym aucie i tak dalej, ale chłopaki, dam radę i pewnie przed planem zdjęciowym i po nagram wam filmik telefonem i wrzucę na Facebooka, co się aktualnie dzieje. Nagram wam filmik telefonem, jak będę wyjeżdżał, jak będę w drodze do tego Hamburga. Będę z wami w kontakcie i wierzę, że mi będziecie komentować i mi napiszecie też nieraz, Andrzej, trzymaj się tam, dasz radę i tak dalej, bo nikt nie jest terminatorem, nikt nie jest robotem, ja też mam swoje emocje i też się trochę boję. Jak każdy z nas. Mam jechać samemu gdzieś daleko, do obcych ludzi. Będą gadać po niemiecku wszyscy, po angielsku. Ja tak, wiecie, średnio, wiecie, jak mi wychodzą te nazwiska, nie? Ale dam radę, cholera. Dam radę. A to, czy dam radę, może tylko wyjść ze mnie ze środka. Także, moi drodzy, mówię wam o tym, że chcę spełnić kolejne marzenie. Moja oficjalna decyzja. Jadę i biorę udział w filmie The Last Comité. Będzie to pierwszy film w mojej filmografii. Będzie to mała rulka, ale doświadczenie, jakie będę miał, to, że będę mógł oglądać, jak są realizowane sekwencje walki, choreografia, scena po scenie, każda walka turnieju, że będę mógł tam być, jest dla mnie olbrzymią nagrodą. Jestem za to wdzięczny światu. I powiem wam, że naprawdę sobie pomyślałem jedną rzecz, która też mi dała takiego kopa, nie? Andrzej, tak sobie powiedziałem. Ty chcesz tym ludziom przez kolejne miesiące czy lata nawet wspominać, że ty miałeś tam jechać, ale zrezygnowałeś, bo miałeś na głowie drukarnię i szkołę? I że bo nie było kasy, bo trzeba kilka tysięcy zorganizować? I to jest ten powód, dlaczego ty tam nie pojedziesz i nie spełnisz swojego marzenia? I chcesz potem latami ludziom mówić, że ty prawie tam byłeś, bo miałeś pojechać? Nie, moi drodzy. Nie. Nie dopuszczę do takiej sytuacji. Ja tam jadę i będę mówił, że tam byłem. Nie wiem, jaką gram rolę, może to tylko epizod. Jakiś większy plan, w którym liczy się miłość. Życie jest chwilą, ale chwile przeminą. Każdy ma swoje, jest ich niezliczona ilość. Prosto i z serca kładę ścieżki na bicie. Opadnie kurz, a cisza zastąpi życie. Zostawię tu kilka słów w mojej muzyce. Przyjdzie taki czas, w którym to ocenicie. Dopóki jestem, chcę dawać siebie więcej. Dawać bliskim szczęście, bo to najważniejsze. Cenić rzeczy małe i trochę większe, jak Roberto Benigni w filmie. Życie jest piękne, mam swoje miejsce. Scenariusz piszę sam. Układam klocki, domek z rozrzuconych kart. Zagadki nie rozwiążę, ale dalej w tą grę gram. Nie patrząc na problemy i upływający czas. Najlepsi z najlepszych to droga, którą idę. Zgodnie z wartościami tam, gdzie poprowadzi życie. Nie trzeba być na szczycie, gdy wszystko się układa. Tak jak Tommy Lee, szacunek, prosta zasada. Najlepsi z najlepszych to droga, którą idę. Zgodnie z wartościami tam, gdzie poprowadzi życie. Nie trzeba być na szczycie, gdy wszystko się układa. Tak jak Tommy Lee, szacunek, prosta zasada. Prosta zasada to harmonia tego świata. Podstawą działanie, a źródłem równowaga. Choć nie jestem świętym, to staram się pomagać. To co daję innym z czasem do mnie powraca. Daję z siebie więcej i mam takie spojrzenie. Teraz jest ważne, teraz ma dla mnie znaczenie. Może kiedyś to zmienię, wiesz, sam tego nie wiem. Przez całe życie krążymy, szukamy
mamy siebie. Każdy ma kilka twarzy, to jedna z moich. Serce bije mocno, więc wiem, co mam robić. Mam pełną wolność, to jest naprawdę piękne. Dorosłem do tego, żeby dać sobie przestrzeń. Nie chcę na łatwiznę iść, to chyba jasne. Duży wkład pracy da mi wielką satysfakcję. Zgodnie z emocjami, bo tylko tyle mogę. W pełni świadomie wybrałem dłuższą drogę. Najlepsi z najlepszych to droga, którą idę. Zgodnie z wartościami tam, gdzie poprowadzi życie. Nie trzeba być na szczycie, gdy wszystko się układa. Tak jak Tommy Lee, szacunek, prosta zasada. Najlepsi z najlepszych to droga, którą idę. Zgodnie z wartościami tam, gdzie poprowadzi życie. Nie trzeba być na szczycie, gdy wszystko się układa. Tak jak Tommy Lee, szacunek, prosta zasada. Odnalazłem siebie. To chyba jasne. Piszę z zaangażowaniem. To chyba jasne. Bo nie chcę tak jak kiedyś. To chyba jasne. Satysfakcja i świadomość. To chyba jasne. Odnalazłem siebie. To chyba jasne. Piszę z zaangażowaniem. To chyba jasne.